フフフフ。 Argentyna, czyli biało-niebiescy, zmierzą się w finale z Francją, czyli trójkolorowymi zwanymi też dla niepoznaki Leble, czyli niebieskimi. Dzisiaj w programie prosto z Mistrzostw o kolorystyce Mundialu, o tym czy w meczu o brąz Czarny Ląd będzie triumfował, a także o biało-czerwonych polskich akcentach w finale. Marcin musiał, mówię, dzień dobry, kłaniam się i zapraszam na program. Dzień dobry Państwu raz jeszcze. A ze mną już w studiu gości Radosław Gilewicz, były reprezentant ekspert Waja Play. był dobry. sztabu. No, Brzęczka oczywiście także. Łukasz Gikiewicz, ekspert wszędobylski w czasie tego mundialu. Panowie, jak mój... otworzysz lodówkę, to też tam jestem. Ja w znalazłem nawet. E, panowie, o tych kolorach, tak na wstępie, e, jak wy widzicie ten mundial kolorowy, czy już trochę takiej szarości, zmęczenia, e, tym, że 62 spotkania za nami, tylko dwa do końca? Ta liczba robi też wrażenie, ale z drugiej strony chyba nie. Wydaje mi się, że z jednej strony na swój sposób był to też eksperyment, czy jest to eksperyment w środku zimy. Mamy mundial, ale mundial, który stoi na bardzo dobrym poziomie. Wydaje mi się, że te mecze nie zanudzają, nawet jeżeli jest ich bardzo dużo. Już mamy tą końcówkę, ale bardzo, bardzo dużo emocjonujących spotkań. Wydaje mi się, tak patrząc, reasumując, mało kontrowersji, a dużo meczów na bardzo dobrym poziomie. Łukasz? Tak, no i ten mundial stoi pod znakiem takiej niespodzianek, że te mniejsze reprezentacje potrafią, że futbol się rozwija, że już nie ma takich faworytów. Pokazała, pokazała to reprezentacja Japonii, Korei, Arabii Saudyjskiej, Maroko, która, który dzisiaj zagra z Chorwacją o. O, o, finał, tak? O, o, przepraszam, dla nich może to będzie wielki finał. Mały, bo, mały tak, finał bo mały to wielki finał. Zakładać, no ale tak, selekcjoner Chorwatów z Latko Daliś powiedział, że to będzie wielki finał, że oni podchodzą od tego tak, nie ma jakiegoś mega ten, ten, ten mecz o trzecie miejsce będzie dla obu reprezentacji wielkim finałem, bo nie będzie takiego odpuszczania, że jakiś faworyt przegrał walkę o finał i po prostu gra z przymusu, bo musi zagrać ten mecz, te obie reprezentacje będą się chciał zdobyć ten brązowy medal. To jeszcze kończąc to, od czego zacząłeś swoją myśl, że były niespodzianki w każdej rundzie, to był taki Puter Bodajże z Oxfordu, który obliczał statystyczne szanse drużyn na przejście dalej i przewidywał wyniki każdego ze spotkań. I w każdej serii się pomylił, no bo mieliśmy niespodzianki i w grupie, i za sprawą chociażby samego Maroka te wyniki ćwierć finałów czy, czy jednej ósmej były zaskakujące. No ale dobrze, że było jeszcze szczemat meczu o trzecie miejsce. My dzisiaj panowie sobie zapowiadamy mecz o brąz. Oczywiście w dalszej części przejdziemy także do e, finału. Pytanie na początek o motywację i o zmęczenie obu drużyn. Siódmy mecz w turnieju. Wiemy, że u Chorwatów dwie dogrywki, w przypadku Maroka tylko jedna. Czy to będzie dzisiaj widać, jeżeli chodzi o nogi zawodników, że nie poniosą tak jak w poprzednich meczach? Jestem przekonany wręcz, że nie będzie widać zmęczenia, jeżeli już jesteś, występujesz w tym ostatnim spotkaniu, występujesz o, o medal, nawet jeżeli to jest ten mały finał, no to wykrzesasz z siebie ostatnie siły. Wydaje mi się, że tutaj nie będzie jakichkolwiek wymówek, jak oby te, dwie, te dwa zespoły już grały między sobą, więc. Zaczęły swoją rywalizację. 0-0, więc bardzo wyrównanie na spotkaniu, patrząc pod względem statystyk, więc spodziewam się, że tutaj pełne ryzyko będzie, już nie będzie tych, takich więcej kalkulacji i tutaj nie ma żadnych takich, bym powiedział, nie będzie takich zaskoczeń. W w, mam tu na myśli. Przede wszystkim jakieś piłkarskie szachy, to czego nie lubimy, tylko przede wszystkim otwarta gra. No właśnie panowie. Akurat mecze trzecie miejsca może najlepszej renomy nie mają, ale tam w ostatnich 11 spotkaniach. Osiem, w ośmiu przypadkach dwie, dwie drużyny strzelały bramki. Łukasz, do ciebie pytanie o, o to, co już wspominałeś, ale proszę rozwiń, I Maroko, i Chorwacja tak naprawdę walczą o brąz, jakby to było złoto. Często w przypadku meczu o trzecie miejsce mamy dwie przegrane drużyny półfinałowe, które średnio interesują się brązem, bo straciły szansę na złoto. Teraz mam wrażenie, że jest inaczej. No tak, afrykańska drużyna, tak, pierwszy raz w półfinale to jest Maroko trenera Walida kapitalnie grają. No ten półfinał z Francuzami, żeby ta przewrotka wpadła, kapitalna interwencja bramkarza Francuzów, no to mogło być różnie oni naprawdę nie wyglądali słabo w tym spotkaniu. Ja, ja mogę na, na, nawet zaryzykować tezę, że Fra Francja zagrała najsłabsze swoje spotkanie. Ktoś powie, wyczekała Maroko, zagrała pragmatycznie, ale naprawdę trochę tam szczęścia też było, no bo wiemy, bufali rzut karny, jedna myślę z większych kontrowersji na tym mundialu, no bo VAR musi to sprawdzić i już nie tylko ja o tym mówię, ale też eksperci różni, że tam powinno, powinna być jedenastka. Była kompletnie w drugą stronę bliźnięty. No pierwszy zawodnik, który dostał za nie swój fał, rzut o kartkę w polokarnym rywala. I wtedy ta jedenastka, jeśli byłaby podyktowana, ten mecz mógłby być, mógłby się potoczyć różnie. Chorwacja Maroko, Chorwacja szósty występ na mistrzostwach świata. Trzeci półfinał grają o trzeci swój medal. 98 rok, tak. Holandia 21-2018 przegrana z Francuzami w finale. No i e, dzisiaj. Słabo grają, nie grają tak jak w 2018 roku, to trzeba przyznać. Tylko jedno zwycięstwo w regulaminowym czasie gry z Kanadą. Przegrywając 1-0, odrobili do 4-1, wyszli. Nie stwarzają sytuacji, męczą się. W środku pola wyglądają dobrze, ale z przodu nie mają armat. A Maroko, czy tutaj czynnik zmęczony? Może troszkę, ja bym powiedział, że Maroko jest troszkę bardziej zmęczone, bo oni bez piłki biegają. Chorwacja próbuje kontrolować z Brazylią ponad 200 podań więcej, z Argentyną słabo to wyglądało, ale Maroko. Wiemy, jaką ma taktykę. Oni się cofną i oni tą tranzycję ze swojej strefy obronnej do przodu. Kapitanie w 8-10 sekund robią sześcioma zawodnikami, no i trzeba biegać. No trzeba mieć to szybko, żeby to zrobić. Z drugiej strony w meczu z, z Francją pokazali, że, że potrafią nie tylko grać z kontrataku, ale potrafią grać w ataku Byli pozycyjnym. Byli zmuszeni przez Francuzów. Byli się... zmuszeni, ale, oczywiście potrafili się to, wiemy, robić. ale tak. to potrafili też to robić. I jeżeli miałbym wyciągnąć, może wyprzeze Twoje pytanie. To jest takim Według, według nas faworytem, to ja bym powiedział na swój sposób, tak delikatnie mówiąc, może nie faworytem, ale, ale kto ma większe szanse? Dla mnie Maroko. Maroko. Jednak mimo wszystko Maroko. Choćby ze względu na to, co Łukasz tutaj powiedział. Zmęczona Chorwacja na swój sposób też, bo już jest to siódme spotkanie. W ostatnim meczu dosz, no, męczyli się troszeczkę i już nie było z czego, że tak powiem, wyciągnąć jeszcze, postraszyć przeciwnika. Patrząc na, na Maroko, tam cały czas skądś biorą te siły, skądś ta motywacja cały czas jest. sporo się mówi, że to ta, że ta rodzi które są um, od samego początku w tym samym hotelu, wspierają, jest fantastyczna atmosfera e, i to jest e, praktycznie przenoszone z tych trybun również na boisko. I widać, że oni mają olbrzymią Friday, i tak jak mówimy, no, pierwsza drużyna Afry, z Afryki, która, która już przechodzi do, do historii. Dlaczego mieliby dzisiaj e, nie stworzyć tą. Są sprawić niespodziankę, i, i dla mnie nie zdziwiłbym się, jakby dzisiaj wygrali. Radosław Glewicz mówi, że Maroko jest faworytem. Faktycznie to było moje pytanie o faworytę, ale żeby nie było, że z gapią, to je ładnie buduję i przekieruję do ciebie. Ale ja kocham Chorwację. Wiem, że ta odpowiedź tylko podaj i pozwól mi zadać to pytanie, panowie. No, po, po, pozwólcie mi po prostu zabrać je faworyt. Ty tylko przygotować pytania, my po prostu wystrzelamy się i nie was co zadać. Od 1982 roku, czyli od mundialu, na którym Polska zdobyła brąz, e, e, Brązowy medal zawsze trafia do drużyny europejskiej. O, pytanie, jak liczymy Turcję w 2002 roku, czy to Europa, czy Azja, bo moglibyśmy się tutaj pokłócić. Pytanie do ciebie, Łukaszu, czy dzisiaj ta pasa będzie podtrzymana i Europa zdobędzie brązowy medal? No ogląda, muszę powiedzieć, że tak. Ale no, tak już z ręką na sercu myślę, że tutaj zgodzę się. Maroko, jeśli byśmy musieli, tak jak w skokach narciarskich, za styl. No, to Chorwacja ląduje na dwie nogi na tym mundialu, a Maroko ładnie z telemarkiem. I gdybym miał teraz nawagę postawić, to bym będzie Maroko, ale myślę, że te doświadczenie Luka Modryć, ta cała Chorwacja już mają te doświadczenie. Maroko tak na fantazji, oni tak, każdy mecz to co mówi radek, oni nie wiadomo skąd, ale biorą kibice, kapitanie, tak ponad 50 tysięcy na stadionie w półfinale. Na pewno będą mieli tego 12 zawodnika, ale ja liczę na taką wyrachowaną pragmatyczną Chorwację, kiedy trzeba będzie przytrzymają piłkę w pierwszym spotkaniu, Maroko kapitalnie wyglądało z, chorwa, z Chorwatami. Trochę się boję, ale no, że akurat nas tak posadziliście, że lewa strona Maroko, prawa Chorwacja. <grym> no tak szukam właśnie yy, patrząc na Chorwację, z czego jeszcze... Bo, bo tak naprawdę jesteś dobry, jak twój ostatni mecz, można byłoby też tak określić y, tym sloganem, ale z drugiej strony, patrząc y, czy oni jeszcze są w stanie właśnie z tym Marokiem, które jest bardzo, bardzo nie, niewygodne, dla wszystkich drużyn, bo wszyscy mówią dobrą organizację gry, ale mimo wszystko pokazali w meczu z Francją, jak potrafią odważnie grać, jak zdecydowanie cały czas być drużyną nieprzyjemną, stwarzającą sobie też sytuację. Zabrakło w meczu z Francją um, oczywiście skuteczności, a tutaj patrząc na, na Chorwację, no wydaje mi się, że. Oni byli e, może niepewni, ale te e, w meczu z Argentyną to mieli olbrzymią, e, że tak powiem, tą, ten, ten głód trafić po raz kolejny do, do finału. E, I teraz takie rozczarowanie. E, rozczarowanie nie tylko przegraną, ale przede wszystkim też tym, tym stylem. Bo bez rzeczywiście, bez, tak, 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 bezbarwny występ, najsłabszy występ. To wszyscy mówią. I teraz ten znak zapytania jest, co się czy ten zespół może się troszeczkę odmienić, tak? że, że jednak mimo wszystko e, teoretycznie faworytem są, ale tak jak mówię, dla mnie bardziej ambitnym zespołem na ten moment, na dzisiejszy dzień jest Maroko. I to co tu Radek mówi. Argentyna zagrała w pewnych fazach tego spotkania z Chorwatami tak jak Maroko. Cofnęli się, dali piłkę dla Chorwatów i trener Scaloni, tak, selekcjoner argentyńczyków powiedział, będziemy wiedzieli, jak oni mają piłkę i stracą, nie są zorganizowani w defensywie. I zobaczmy te dwie pierwsze bramki, tak? Oni wracali bardzo słabo, bardzo słabo biegali, a Maroko zagra. Wiemy, no Chorwacja będzie miała piłkę, bo no bo nie może Chorwacja oddać dla Maroka piłki, bo z Argentyną i z Brazylią nie oddali, no to nie oddadzą i dzisiaj. I wtedy właśnie są te luki w defensywie, gdzie właśnie Marokańczycy będą chcieli to wykorzystać. Jednym z powodów, dlaczego Chorwacja dobrze operuje piłką jest Luka Modric. Za chwilę zobaczymy sobie statystyki. Łukasz, Ciebie poproszę o omówienie, ale jeszcze szybkie pytanie do Ciebie, Radku. O zmianę w 81 minucie meczu z Argentyną. Modric schodzi. Czy to jest po prostu już tak po, zmiana pod kątem meczu o trzecie miejsce? Dobra, przegrywamy 3-0, trzeba dać odpocząć Modriczowi, czy po prostu. To była jakaś próba zmiany jeszcze, odmiany oblicza tego środka pola w Chorwacji w półfinale. To jest dobre pytanie. Nie wiem tak naprawdę, czy może Luka sam coś pokazał, bo często takie kamery nie pokazują piłkarzy sami. W Japonii pokazał. No właśnie. Często, często zastanawiamy się, dlaczego został dany piłkarz zmieniony, a nie wiemy tak naprawdę, co spowodowało. No pytanie czy... bardziej brzmi, czy 9 uh -huh. minut coś daje w kontekście odpoczynku? Nie daje. Nie, nie daje. No chyba, że, że wchodzi rzeczywiście kolejny. Kolejny napastnik. Przeważnie tak jest, że, że gramy, jak to się mówi, na, na chaos, na, na te długie piłki, żeby coś jeszcze zmienić. No w przypadku takiego piłkarza najprawdopodobniej, żeby go jeszcze troszeczkę, no nie wiem, tak. tak... Tak mi się wydaje, żeby dać mu troszeczkę odpocząć, ale wiemy, jaką wartość ma Luka Modric. Dużo teraz możesz więcej na ten temat powiedzieć. Co z jego przyszłością, czy jednak Mistrzostwa Europy będą tym ostatnim wielką taką imprezą dla niego, bo Mistrzostwa Świata to już chyba, to już chyba nie. A tutaj, a tutaj jakość tego piłkarza jest. No nie musimy tutaj absolutnie za... A nie, przepraszam, za... Łukasz musi, proszę bardzo. O jakości luki Modricza w tym momencie. Nie, no ja jeszcze powiem, że ta zmiana luki może być spowodowana tym, że Marcel Obrozowicz problem z mięśniem dwugłowym uda. I ja jak ja bym miał usta ustalać skład, może trener Dali zadzwoni. Mhm. Ma pewnie numer, bo wszyscy mają. To bym postawił Lukę Modricia troszkę wycofał niżej, i właśnie Majer zagra w środku z Kowaciciem. Tak, to więc ta zmiana mamy, może być na Przykład przewidywany przez naszą redakcję, jeżeli chodzi o Chorwatów na to dzisiejsze spotkanie, bardzo proszę, możesz się odnieść, kogo byś tam postawił wyżej, niżej, kogo byś wymienił. Także czekamy na jedenastkę Chorwatów na to dzisiejsze spotkanie, tak jak my to prognozujemy. Proszę bardzo, Łukaszu. Z mojego zdjęcia tu po lewej stronie, mi się w tej garniturze. <grymne> jeszcze nie. Tak, jeszcze nie, jeszcze nie. ale tak, tutaj no, z tego co dochodzą z obozu Chorwacji, Juranowicz, Kontuzja łydki, więc zawodnik tutaj Radek z nas, z Bundesligi Stanisic, Bayern Monachium. Jakiś myślę, że nie, jakiś myślę, że nie. Myślę, że tu wejdzie Lovro Majer i jeden z dwójki i modric spuści się troszkę niżej za Brozowicza wiemy i dali, i trener daliś podkreślał, że Brozowicza nie da rady się zastąpić w tej grze defensywnej pokazywaniem się do piłki, bo naprawdę. No bo to on biega. to taki chorwacki grzegosz Krychowek, wiadomo, kręgosłup. Tak, kręgosłup, tylko że się nie chowa za przeciwnikami, jak nasz Grzegorz. No i z przodu tutaj jest znak zapytania, tak? perisić na pewno co do napastnika i prawego pomocnika, Cała Chorwacja debatuje, kogo wstawić, kogo nie wstawić. Nie mają takiego napastnika pokroju jak Mario Mandziukic. Wlasic też po kontuzji wraca choroba. Ciężko, naprawdę ciężko, ale trendy tu jeszcze, jak widzimy cały skład Chorwacji, to powiem, że trener Dalić na konferencji powiedział, że jakby ktoś przed Mundialem powiedział, że będą grali Puffin i mecze trzecie miejsce, no to by podpisał dwoma rękoma, bo oni zakładali tylko wyjście z grupy i zagranie i wiedzieli, że albo trafią na Hiszpanów, albo na reprezentację Niemiec. Więc naprawdę zrobili Maksimum, no już dotknęli tego sufitu, i naprawdę oni powiedzieli, że dla nich dzisiejsze spotkanie to jest wielki finał. Będą walczyli o swój trzeci medal w historii. No bo nie zapomnijmy, jakim krajem jest Chorwacja i ośmiu zawodników z 2018 roku zostało tylko na tym mundialu gra. Więc też ta zmiana pokoleń trenera Dalicia naprawdę zrobiona. Każda reprezentacja chyba by chciała wymienić pokolenie, zostawić ośmiu zawodników i grać o brązowy medal. Tak jak Łukasz mówi. Yy... Te oczekiwania w stosunku do tego zespołu nie były też duże, bo tak naprawdę mieli tylko wyjść z grupy, być może kolejny mecz i na tym się miało skończyć. Ale tak, patrząc e, na tą choćby, tą, tą ofensywę, znani piłkarze jak najbardziej, ale, ale jeżeli mielibyśmy wyróżnić to jednak chyba najbardziej, Liwakowicz, Guardiol, tak czy tak, wiadomo poza tym być może ostatnim spotkaniem z Argentyną, i Juranowicz, który w świetnej formie, i to też spowodowało, że ta Stabilna gra w defensywie pomogła robić też wyniki i przejść się do kolejnych rund, bo to jest jednak... Chorwacja wygrała tylko jeden mecz, tak na dobrą sprawę, Aha, w, w, jeżeli chodzi o podstawowy czas gry. Dokładnie, dokładnie, ale ta stabilność i, i ten, ten balans między tą młodością, a, a tymi doświadczonymi piłkarzami e, zgadza się wyśmienicie i, i, i to naprawdę może być tak. Soza oczywiście tak czy tak, e, który on musi cały czas, musi przede wszystkim zmienić klub i iść do lepszego klubu, żeby się Rozwijać. A, a tak ogólnie no to, to jest zespół, który też ma przyszłość przed sobą, jak najbardziej. Dobrze, mówiliśmy o tych problemach kadrowych w Chorwacji, ale podobnie sytuacja wygląda, jeżeli chodzi o Maroko. Za chwilę zobaczymy sobie też taką jednastkę w przypadku zespołu z Afryki. Trójka nieobecnych, ale chyba Mazauri Maza to jest największa nieobecność, jeżeli chodzi o ten dzisiejszy skład Maroka. Ja przerwę, ale. Fatalnie wyglądał w ostatnim spotkaniu. Bo jeżeli nie jesteś w nie pełni jesteś... zdrowy, to automatycznie nie jesteś w stanie dobrze grać. I, to jest, to, są... I to, jest to, jest... to jest błąd selekcjonera Maroka, bo on po zmianie od 20 minut oni wrócili na czwórkę z tyłu i naprawdę wyglądali kapitalnie. A tak, w piątku nie wiedzieli jak grać. Zaczęli, zaczęli trójką z tyłu i rzeczywiście z, z poszczególnymi piłkarzami, gdzie są zdrowi, to tak jest później problem. Problem polegający na tym, że siedzisz tak jak na minie i w każdej chwili musisz być z tymi piłkarzami, którzy siedzą na, na ławce rezerwowych. Oni muszą być cały czas w gotowości. Sztab musi być cały czas patrzeć na tym, na tym poziomie. Ten limit błędów no, musi być już wcześniej wykorzystany i, i, i jeżeli, jeżeli e, Sajc już po 20 minutach pokazuje, że nie jest. Dalej nie może kontynuować. Automatyczne przejście spowodowało na. To też dobrze, że zaczęła drużyna Maroka lepiej też grać, ale, ale to nie pomaga, to nie pomaga. Oni przy tych swoich problemach, ograniczeniach też kadrowych, no nie są w stanie zrekompensować wszystkich piłkarzy i tak jak tutaj trener Maroka powiedział, no nie, w meczu z Francją niektórzy piłkarze byli tylko na 60-70% zdolni do gry, więc... To też nikt by się nie spodziewał, że w przypadku czarnego konia ta ławka rezerwowych będzie nie wiadomo jak długa i jakościowa w w szóstym meczu. Absolutnie tutaj nikt nie ma zamiaru ich krytykować, tylko przede wszystkim z dużym podziwem na nich spoglądamy i z jednej strony wymieniamy poszczególnych piłkarzy, ale patrząc chyba najważniejszym człowiekiem to jest trener, bo to on motywuje ten zespół, bo to on też przede wszystkim. Te słowa, które on powiedział przed, przed mistrzostwami, że ten, ten, ten piłkarz, który myśli tylko, żeby wyjść z grupy, to nie ma prawa czy racji bytu być w tej reprezentacji. My musimy dalej marzyć. Także widać ten, taki przekaz jasny do, do swojego zespołu i na zewnątrz, że nie boimy się, nie boimy się mówić o, o swoich celach, nie boimy się wyznaczać cele, więc no, z dużą taką przyjemnością i, i podziwem patrzy się na ten, na ten zespół. Dobrze, to jeszcze pytanie o mm, osobowość, sylwetkę zawodnika ofensywnego. Akurat panowie ofensywnie usposobieni jesteście obaj. Tylko wiesz? takiego derblingu nie mieliśmy, wiesz. Ale pytam o ne, Hakima Zijesza, y, Łukaszu, szybka charakterystyka tego zawodnika. Każdy wie, lewa noga z prawej strony, zejście do środka. W klubie nie grał, tak jak napastnik tutaj marokański Nie grają w klubie, ale w reprezentacji wyglądają kapitalnie. Stałe fragmenty gry. Tutaj wczoraj pojawiła się informacja, że swoją premię, którą zarobi na tym Mundialu, około 350 tysięcy dolarów przeznaczy dla biednych osób z Maroka, więc można dzielić i ładnie dzielić. Przed Mundialem byśmy nie powiedzieli, że będzie on tak wyglądał, bo i on w defensywie wygląda kapitanie. On w Chelsea czy w klubach, gdzie grał, nie angażował się tak w blok defensywny i żeby pomagać swojej drużynie, tak jak tutaj. Na mundialu i to, co mówi Radek, no, to jest osoba selekcjonera. On po prostu pokazał dla tych zawodników i wpoił im, że trzeba wierzyć i nie można tylko się bronić i po prostu jak najmniejszą ilość obramy przygrywać spotkania, Tylko po prostu oni walczą, mają plan na ten mundial i pokazali. Nie trzeba grać tyki taki, nie trzeba mieć posiadania piłki powyżej 60%. Można oddać tą piłkę dla przeciwnika, ale mając cel i środki, no naprawdę wyglądają kapitalnie. A powiedz mi, czy ty oczekujesz że od takiego zawodnika więcej trafień niż tylko jedno w y, turnieju? I czy to znaczy, że dzisiaj powinien ze dwie strzelić, żeby Łukasza udobruchać? Nie, to, to zależy też tak jak Robert. No, każdy zawodnik w swojej reprezentacji ma inną rolę niż w klubie. Tak, Robert w klubie nie musi aż tak brać... Yy... Udziału w grze defensywnej, tak samo jak e, Hakim, więc e, no nie, no bramki to są dla nas, dla nas, kibiców takich przed telewizorem. Czemu Radek strzeliłeś 4, nie strzeliłeś 10 w turnieju? Trener jest zadowolony, on ma cele, my nie znamy tych celów przed meczem. Jaki na przykład ja mam cel, że nie wiem, muszę odłączyć, to pewnie Radek wie, tak, napastnik musi odłączyć szóstkę do grania. I ty oglądasz przed telewizorem i mówisz, czemu ten Gikiewicz biega przy defensywnym ponsniku, Ale może Radek mi to powiedział, że ja mam tak wyglądać w tych 10 minutach i po prostu ja wykonałem swoje zadanie. Trener w szatni robi misia, przytula i mówi, good job. Pani, <noise> to skończyłem? <noise> pięknie, pięknie. Jest to na pewno spotkanie o stawkę. Bardzo ładnie, panowie, zapowiedzieliście ten mecz. Dodajmy jeszcze tylko, że 2 miliony dolarów to jest stawka meczowa o miejsce trzecie. A teraz już łączymy się z człowiekiem, który też dobrze zarabia. Mateusz Kwirawski, nasz wysłannik z wirtualnej Polski, prosto do Kataru. Proszę, jaka ładna koszula. Dzień dobry, Mateuszu. Dzień dobry, dzień dobry. A ty ciągle o tych zarobkach, który nie trwa, ciągle tutaj ten temat się przewija tak? No, musiałem założyć dzisiaj coś lepszego, bo już to jest strefa medalowa, więc dzisiaj i jutro. Na pewno łączenia będą troszeczkę w innej scenarii, trochę lepszej. Dobrze, to powiedz mi w takim razie, kto dzisiaj lepiej będzie wyglądał na boisku Twoim zdaniem? Chorwacja czy Maroko? Ach. To jest wbrew pozorom bardzo trudne pytanie, ponieważ no, oba zespoły nie chciały dotrzeć do tego punktu. Mam tutaj na myśli już jakby ich nastawienie w momencie, kiedy, kiedy kadra Maroka i kadra Chorwacji znalazła się w półfinale, no bo oczywiście dla, dla reprezentacji Maroka sam fakt gry o medale jest na tym turnieju ogromnym osiągnięciem, ale wydaje się, że, że największą energię piłkarzy i Maroka i Chorwacji zostawili na boisku właśnie w, w półfinale, jeżeli miałbym tutaj stawiać na, na faworyta, to tak trochę przekornie postawiłbym na kadrę Maroka jednak, bo wydaje się, że nawet o tym się tutaj dużo mówi, że w, w każdej Chorwacji pojawił się taki trochę drobny kryzys mentalny z powodu tego przegranego półfinału. Zawodnicy mieli ostatnie dni spędzić troszeczkę odizolowani we własnych pokojach, na, na przemyśleniach. Ja też widziałem po ich reakcjach po meczu przegranym półfinałowym z Argentyną, no dosyć takie duże, duże przybicie, więc wydaje mi się, że tutaj, jeżeli chodzi o ten aspekt mentalny, to, to więcej będzie po stronie Maroka, zwłaszcza, że też Chorwacja przecież w, na ostatnim turnieju doszła do, do finału i też myślę, że dla pewnej generacji piłkarzy to była ostatnia szansa, żeby zdobyć złoto Mistrzostw Świata. Tutaj oczywiście mam na myśli m.in. Luke Modricciaro, dla którego to pewnie ostatni mundial, być może ostatni duży, duży turniej, w karierze. Natomiast jeżeli chodzi o, o kadry Maroka, no to ja myślę, że możemy spodziewać się z, z, ze strony tych piłkarzy tego to co widzieliśmy na ostatnich, w ostatnich spotkaniach tego turnieju czyli podejścia bez kalkulacji totalnego zaangażowania wielkiej pasji. No ja byłem na przykład w szoku widząc jak jak piłkarze Maroka wyszli na reprezentację Francji oczywiście w, w tym meczu półfinałowym stracili gola dosyć szybko po kilku minutach, ale ale to z jaką pasją atakowali bramkę Hugo Lorisa, było niesamowite tam na Naprawdę nikt nie odstawiał nogi. To były takie pojedynki na to, kto szybciej biega, na to, kto lepiej drybluje. I właśnie wydaje mi się, że tutaj ze strony Maroka będziemy widzieli kalkulację, przepraszam, pasję, ze strony Chorwacji odrobinę kalkulacji. I kto wie, czy właśnie taki, taki duch niezwycięży w, w tym spotkaniu, zwłaszcza, że no, mecz o trzecie miejsce, można powiedzieć, spotkanie dwóch przegranych, będzie też kluczowe, bardzo nastawienie mentalne. Wiesz co, ja tutaj mam w studiu Łukaszek i kibicza, twojego ulubieńca jak mówiłeś o tym, że Churwacja będzie kalkulować i że nie są faworytem, to już tutaj się na czerwono zagotował, także proszę nie, nie, ja bardzo. Ja się boję tutaj o tą koszulę, bo co się łączymy, to ona coraz bardziej jest, wiesz, rozpięta. <śmienny> 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 to już ostatni po drugi panowie, zaraz wracam do, do zimnej Polski, więc wszystko będzie tutaj pod szyjkę zapięte elegancko. Uważaj, żeby się nie rozchorował, bo możesz być lekko zszokowany różnicą temperatur, ale jeżeli mówimy o chorobach, to dobiegają do nas też niepokojące informacje, jeżeli chodzi o zespół Francji, bo tam zdziesiątkowani chorobami. Co, co możesz nam o tym powiedzieć? Kto może w tym finale jutro nie zagrać ze względu na zdrowie, jeżeli chodzi o trójkolorowych? Tak, słuchajcie, no ja sobie wypisałem nawet, żeby się nie pomylić. Wczoraj na piątkowym treningu z całą drużyną nie trenowali m.in. Hernandez i Człameni, pierwszy z powodu kontuzji biodra, drugi z powodu urazu kolana. Ci zawodnicy ćwiczyli indywidualnie. No generalnie kadra Francji jest zdziesiątkowana, bo przecież wirusy też wirus dopadł m.in. Rio, Pamekano, Komana. E, więc e, no, trzeba przyznać, że to dosyć duże problemy zdrowotne kadry Francji, e, e, i to może, być, e, to może być duży problem dla Djara de ponieważ on e, z sześciu meczów na tym turnieju e, nie zmieniał składu trzykrotnie podczas właśnie trwania tego mundialu. Deschamps jest takim trenerem, który lubi stawać na doświadczonych, sprawdzonych zawodników, a tymczasem te jego najważniejsze ogniwa wypadają. Ja tam podpytywałem francuskich kolegów, francuskich dziennikarzy i oni mówili, że no prawdopodobnie i, I Hernandez i, i człowie będą do dyspozycji rady Szompa podczas tego finałowego meczu, że nieważne jak, czy to na blokadach, na zastrzykach, na tabletkach przeciwbólowych, ale lekarze zrobią wszystko, żeby tych zawodników doprowadzić, i tak mi się właśnie wydaje, że tak to będzie wyglądało. Na przykład mecz półfinałowy Argentyny też pokazał, że najważniejszy zawodnik tej reprezentacji tego turnieju Leo Messi też co jakiś czas łapał się zamiesień uda, grał z grymasem bólu, jednak wybiegł na boisko, tak? Więc wydaje mi się, że tutaj. Dla tych zawodników jest to najważniejszy mecz na pewno tego roku, być może następnych lat, a być może najważniejszy mecz w karierze, więc wszystkie środki medyczne zostaną użyte właśnie, żeby ci piłkarze, których wymieniłem jutro, byli do dyspozycji tenera. Dobrze, dziękuję Ci Mateuszu. Pytanie, czy spotkasz jeszcze w Katarze Karima Benzeme, bo chyba powiedział, że nie chce przyjechać, więc raczej małe szanse na spotkanie Twojego idola. No, tutaj widzę, że pokusiłeś się o kontrowersje, ponieważ Benzema raczej do moich idei nie należy. W każdym razie oczywiście duża strata dla, dla kadry Francji, dla całego turnieju, że tego zawodnika tutaj nie ma, no zdobywcy złotej piłki, ale jeżeli przyjedzie, to chyba w, w roli kibica, bo też ten temat był tutaj gdzieś przypominany. Didier Deschamps dostawał pytania, czy jest taka możliwość, żeby Karim Benzema został włączony na tej ostatniej prostej do, do kadry Francji i być może kilka minut zagrał w finale no, Deschamps jest inteligentnym, cwanym trenerem. On wie, że nie mógłby sobie pozwolić teraz na, na rozbicie grupy, na, na komentowanie tej sprawy. Tutaj jakby inne, inne kwestie są ważniejsze, więc Karim Mezema, jeżeli już, to chyba, to chyba woli kibica. Bardzo dziękuję, Mateusz Skwierawski, prosto z Kataru. Jutro także się łączymy, także szukaj tam jakiejś ładnej koszuli na jutro. Ja ci wyślę rewolutem jakiegoś blika szybkiego, międzynarodowego. Dziękuję bardzo, Mateusz Skwierawski. Dziękuję pięknie. Masz taką koszulę Łukasz w domu? Jeszcze nie no, muszę ci remont podać, ale co się tutaj mówiliśmy o Karimie Benzemie, ja się nie zgodzę, bo on na trzech turniejach nie zagrał, Euro 2016, 2018, 2022 i Francja za każdym razem dochodziła do finału, więc czy on jest takim wzmocnieniem dla tej reprezentacji, ja tam słuchałem dyskusji, że Oliver Giroud z Mbappé, dobrze Benzema im tam zabiera miejsce schodząc. Cię, tak się zastanawiam. Właśnie mówimy o siódmym spotkaniu a, na Mundialu i miałby teraz y, przyjechać Benzema i nagle, i nagle usiąść nawet na ławce. Coś by tutaj nie funkcjonowało, tak? Na jakiej podstawie? Też z całym szacunkiem do Benzemy oczywiście e, e, z ostatnią zgodowi... Zadam proste pytanie, na które odpowiedź będzie bardzo trudna. Czy brak Karina Benzemy Francji bardziej pomógł, czy bardziej przeszkodził na tych w Momencie patrząc, to, to pomógł najprawdopodobniej, ten zespół się bardziej scalił i e, przypomnijmy, bo oprócz Benzemy jeszcze nie ma kilku piłkarzy, choćby Pogby, więc możemy spekulować. Z jednej strony mówimy o, o znakomitych piłkarzach, których, których nie ma, które najprawdopodobniej wz, wzmocniliby piłkarsko ten zespół, ale z drugiej strony być może też bez tych piłkarzy ten zespół się lepiej scalił, ten zespół lepiej zaczął funkcjonować i tak, tak jak tutaj wspomniałeś o tych, tych miejscach na boisku, nie zawsze to dobrze funkcjonuje. Nawet jeżeli są świetni piłkarze, to gdzieś tam coś może z, z danym piłkarzem nie pasować, więc w tym przypadku Deschamps wszystko zrobił prawidłowo. Francuskie media spekulują, że coś nie gra między Benzemą a Deschampem, bo chociażby wczoraj Karim wrzuca zdjęcie z, z Izu czyli Zinedine Zidane i taka lekka sugestia ze strony, tak to odczytują francuskie media, Benzemy, że to Zinedine Zidane miałby być kolejnym trenerem reprezentacji Francji. Dziwne, bo dla Deschamps to drugi finał na mundialu z rzędu. Taką piłkę tak, tak? Cztery. osiągnął wszystko, tak. Ja tak naprawdę w swojej karierze, co było do wygrania. Ale tutaj nikt nie mówi o Gryzmanie. też trzeba podkreślić Griezmana rolę, bo on wykrował ze wszystkich zawodników na tym mundialu najwięcej sytuacji, 21. On taki jest czar, tak niewidoczny, bardzo pracuje w defensywie, e, asysta, tak, do ziru kapitalna, jeśli Francja by wygrała ten mundial, ja zaryzykuję, że on jest blisko MVP nagrody tego turnieju. Antoine Griezmann jako MVP? Tak. Mm, przed Kylianem Mbappe. Wiesz, no, I Messi. On... Ale dobra, no, jak, ja mówię, jak Francja, no, do jak, mówię Francja, jak Francja wygra. jak Francja ale... wygra. No, jak Argentyna wygra, to wiemy, że wujek Messi odjedzie z traktorem i z pucharem. No dobra, ale wygrywa Francja załóżmy. Tak. E, Antoine Griezmann strzela jednego gola. Pierwszego w tak. tym turnieju, Kylian Mbappe strzela kolejnego, czyli ma już ich sześć. Ale ja założę, że oni nie strzeli w finale bramki, wiesz? No dobra, ale załóżmy, że strzela po głównym. I, i to jest pierwsza, pierwsza bramka Griezmana na tym turnieju. Asystentem jest świetnym, haruje w środku pola i twoim zdaniem Griezmann wygrywa? E, tak. MVP no, muszę niej. też powiedzieć, żeby się nie zgadzało, żeby internet i social media wiesz, podniosły temperaturę przed finałem. Potrzebuje, potrzebuje tej presji. Żywi, żywi się ogniem, niech płonie wszystko po prostu. Pamiętamy pamiętajmy, Francja 1-8, 4-3 z Argentyną. Taki finał chciałbym zobaczyć. Bardzo dobry mecz swoją tak. drogą. I bramka Pawarda, dobrze mówię? Nie, tutaj trzeba, tutaj trzeba powiedzieć jedną rzecz, że rzeczywiście Griezmann, kiedy został przesunięty do środka pola, e, można powiedzieć, że przechodzi taką, nie, no, nie wiem, czy to jest dobre określenie, drugą młodość, ale w wieku 30 lat e, świetnie się odnajduje i rzeczywiście asystuje. Jest bardzo, bardzo e, skuteczny pod względem właśnie czy odbiorów, czy, czy swojej kreatywności, więc e, jak najbardziej mocne określenie. Ale na pewno czołówka topowych piłkarzy na, tych, na tym mundialu. Dobra, panowie, ale to czy MVP naprawdę zależy od tego, która drużyna zwycięży? Czy MVP ważne, to tak indywidualność jest indywidualność. No to, myślę, to, to że zawodnik. w tym wypadku Francja, Argentyna, weźmie zawodnik ten, który podniesie pucher. Bo przede wszystkim jest czego wybierać, bym powiedział. Bo jeżeli mielibyśmy zespół, który, który nie ma tej, tej jednej takiej gwiazdy, że tak powiem, no to, to byłoby troszeczkę inaczej. Ale, ale jeżeli ma się takie gwiazdy jak Mbappé czy, czy Messi, no to nie ma dyskusji, który z tych piłkarzy zawsze zostanie wybrany. Może inaczej, powinien zostać wybrany. Zobaczymy, czy będzie ktoś inny. Dobrze, panowie, o MVP porozmawiamy sobie jeszcze jutro. Będzie także wątek o selekcjonerze w Francji, To do czego nawiązałeś, Łukaszu, że wygrał tak naprawdę wszystko Didier Deschamps, czwarty trener w historii, który meduje się w drugim finale z rzędu na, na Mistrzostwach Świata, także wielki, wielki wyczyn. Ale mamy też składy Argentyny i Francji, więc zobaczmy sobie Argentyńczyków na początek. Radku, do ciebie prośba o omówienie tego składu. Tutaj nie są tak nękani kontuzjami, mam wrażenie, ale przede wszystkim chciałbym zwrócić twoją i państwa uwagę na linię pomocy, bo mam wrażenie, że tutaj narodziło się kilka nowych nazwisk, które nie były w takiej szerszej świadomości fanów futbolu przed Mistrzostwami Świata. Mam tutaj przede wszystkim na myśli Hernandeza, czy Depola, czy Macalistera, którzy, zgodzisz się, grają dobry turniej. Świetny turniej, bo to, to jest serce tego zespołu. Przecież oczywiście Messiego i Alvareza, którzy, którzy we dwójkę potrafią robić tą różnicę, ale rzeczywiście mi się bardzo podobał. McAllister, który haruje tak, czy Depol, czy, czy Fernandez, to są piłkarze, którzy no to, jest ich, to jest ich mundial, można powiedzieć, jeżeli chodzi o samą linię. To jest obry... tak, że oni niosą fortepian za Messim trochę? Myślę, że robią tą. Czarną robotę, jak to tak Alwarys też y, dziewiątka pracująca, on tak, czasami tak, wraca tak, on się on za Messiego. Można, można określić, że przy tym ustawieniu 1, 4, 5, 1, ten Messi spacerujący sobie z przodu. E, od czasu do czasu, że tak powiem, wspomagający również zespół w defensywie wtedy, kiedy trzeba, e, ale patrząc, tak, to jest ta stabilność, to jest te serce tego zespołu. I z całym szacunkiem do linii obrony uważam, że gdyby nie tak silna, silna linia pomocy, która, która w każdym elemencie gry przez, przez 90 minut, jeżeli t, y, sytuacja wymaga, to harują i nie zastanawiają się, y, po prostu nie spekulują, tylko zostawiają sporo zdrowia. To i Messi, tak, najlepszy sezon w reprezentacji, bo 16 bramek. A 12 bramek miał w 2012. To był Mówi że 16 bramek dla reprezentacji dla, w całym roku Tak, 20, 2012. Tak, Drugim, tak. Już tak. ma 16 bramek, no i jeszcze jest finał. Tak jak tu Radek mówi, no Alvarez kapitalnie pracujący, ruchliwa dziewiątka, młody zawodnik, tak. Tutaj też mówiliśmy o Francuzach MVP, no, ale tutaj też jest walka kto zostanie królem strzelców tego mundialu, bo wszystko jest możliwe i paru zawodników naprawdę ma na to szansę. McAllister, tu, tu też e, muszę się zgodzić z Radkiem. Tutaj jest też selekcjoner jego mądrość po pierwszym spotkaniu nieudanym, zmiany, tak. E, Lautaro Martinez zaczynał, który był niewidoczny, ledwo biegł, wiem, że z kontuzją, tak, on tam się przyznał, tak. że z kontuzją. Wchodzi Alvarez z jego buty, naprawdę wygląda kapitalnie ten rajd yy, z Chorwatami. Później Messi mu wykłada do pustaczka po fajnym yy, rajdzie i obiechaniu Joszko Guardiola, ale Argentyna tak, no jeśli tutaj pa, tak patrzymy na nazwiska, to taki zwykły kibic by powiedział, że tacy nieznani zawodnicy, bo oni nie grają w jakichś top klubach takich, że możemy powiedzieć, że to reprezentacja to są same gwiazdy. Ale taki Rodrigo De Polno to jest taki żołnierz. No, on chodzi za Messim nawet jak so w szatni, to on idzie przy nim, niesie mu to ich herbatkę, żeby ze słomki wypić, niesie głośnik, żeby Messi miał dobre nagłośnienie. No ta reprezentacja, tak jak mówisz, no, fortepian jest, ale tutaj paru zawodników go się, nie tylko jeden. Zwróćcie, zwróćcie jeszcze Proszę. jedną uwagę na jeden szczegół, który polega na tym, że to nie jest zespół wysoki fizycznie. To jest zespół tak. nie sprawdziłem, musiał Co sprawdzić. próbował Louis van Hals wykorzystać, kiedy wypuścili drągali. Po tak drugiej stronie zobaczymy Francuzów, którzy patrząc, to już są, jak to się w żargonie piłkarskim mówi, konie, tak? To są silni fizycznie piłkarze. Tej fizyczności, pod względem właśnie tych pojedynków i tej ambicji argentyczykom nie zabraknie, ale tych centymetrów przy stałych fragmentach gry, gdzie, gdzie dobrze dorzuca Wiemy, Griezmann. Ja kapitalnie Dokładnie, głową. więc tutaj będzie Ciekawe właśnie takie zderzenie. No tutaj panowie jeszcze widzimy zestawienie, ile warci są poszczególni zawodnicy. To oczywiście wyceny transfermarkty, przy czym no, 50 milionów zamiast jego... To i dużo i mało jednocześnie za zawodnika w tym wieku. Zobaczymy, jak to będzie z jego przyszłością, czy gdzieś tam Inter Miami, czy jeszcze powrót do Barcelony. Tak czy inaczej 309 milionów euro warta jest ta reprezentacja. Jeszcze pytanie, panowie, o bramkarzy. Tak sobie płynnie przejdziemy też do Francji. Hugo Lori kontra Emiliano Martinez. Czytałem dzisiaj świetną historię o tym, jak to się w ogóle stało, że Emiliano Martinez trafił do tej reprezentacji, bo on miał już bardzo dobry turniej południowoamerykański o Francji za chwilę, tylko... Czytałem, jak 10 lat temu był rezerwowym za wojskiem Szczęsnym i walczył o skład Arsenalu. Gdzieś tam się tułał po trzeciej, czwartej lidze w Anglii. W ogóle przyjechał do Anglii mając 17 lat, zostawiając rodzinę w Argentynie. No ale tak naprawdę ten ostatni rok i także ten mundial tutaj dla bramkarza Argentyny fenomenalny. Co myślicie o tym porównaniu? Kto ma przewagę na tej pozycji, jeżeli chodzi o finał? Francja czy Argentyna? To zależy też, jak spotkanie będzie przebiegało, tak? Jak sytuacje będą kreowały te obie reprezentacje? E, Ugoloris. No wiemy, ile już meczów dla reprezentacji? Kapitan tej reprezentacji od wielu, Ale wielu... słuchaj, czy on broni pewnie? Bo mam takie wrażenie, że on że bardziej trafiają w ugólisa niż, niż onbro. czy przewrotnie Marokanczyka wyciągną, tak, mm -hmm. kapitalna interwencja. On bardziej tak na linii jest pewny, bo żeby wychodzić tak jak Martinez, on ma na pewno warunki fizyczne lepsze i taki bardziej jest zbudowany, no ale to. Francja ma takich zawodników z boku tak z przodu, Olivera Ziru, więc jak dostanie od Griezmana na głowę no to Martinez może tylko się przyżegnać i wyciągnąć piłkę z siatki. Ciężko powiedzieć kto ma lepszego bramkarza, na pewno dwóch to są fachowcy, ale ja też powiem Dominik Liwakowicz, bo jeśli Chorwacja wygra, Chorwacja wygra mecz o trzecie miejsce to go już tu wpisałem jako the best eleven na pozycji bramkarza. Bardzo proszę, jutro jeszcze 11 rozczarowań, Łukaszu. Proszę, żebyś przygotował też tych, którzy Przez zawiedli powiem, w Katarzu. Tylko wy grafiki nie macie zrobione, więc nie możemy o tym powiedzieć. Mamy z ostatniego meczu reprezentacji Polski. Wiem, że wy do tego nawiązywali, że chcesz dać jak najwięcej Polaków w 11. Dobrze, to raz jeszcze wracamy do składu Francji. Proszę, Pani Radko, umówienie tutaj, Co, jak to wygląda u trójkolorowych. Też były kontuzje, też przecież boki obrony. Hmm, chyba nie tak obsadzone, jak gdy sobie to przewidywało jeszcze przed turniejem, ale, ale wygląda to całkiem nieźle. A tak, na papierze wygląda to po raz kolejny całkiem nieźle, ale tak naprawdę tu mamy nazwiska, ale tak naprawdę. Sprawdzimy dopiero jutro, w jakiej dyspozycji też piłkarze będą. Mówił. Mateusz wspominał nam o, o tych problemach zdrowotnych. Kontuzje to jest najmniejszy problem, ale te choroby przede wszystkim, to może troszeczkę pokrzyżować plany co do dyspozycji, bo z jednej strony mówimy o finale. Finał, który odbywa się co cztery lata, o mistrzostwo świata, więc wszystkie, wszystkie ręce na pokład, jak to się mówi. Trzeba wziąć tabletki, przeciwbólowe różnego rodzaju nie wiem co, nie chcę tam mówić, co jest do dyspozycji. W każdym być razie najprawdopodobniej tak zobaczymy te ustawienie. Nie mamy, to Szkoda, że nie mamy tutaj ławki rezerwowej, gdzie moglibyśmy jeszcze gdzieś pospekulować mniej więcej, kogo o, wrzucić na, na poszczególną pozycję, gdyby któryś z piłkarzy. Wypad, bo nie wiemy, czy Rabiot będzie już choćby zdrowy. Zobaczymy Konatę, który również ma problemy. Podobno wczoraj Konate i Waran opuścili trening, tak? Dokładnie. Messi też opuścił, ale to już wiemy, że, że to są takie... Messi, jako się, wiesz, no, on rowerek to... zrobi i potruchtał Takie, Ale tak jak mówię, to jest najmocniejszy skład na ten moment. To jest bardzo o, zgrany y, skład i, i wydaje mi się, że to może być... Y, ja przede wszystkim czekam na... na, na Spotkanie dwóch, przede wszystkim przyjaciół z boiska Mbappé i Messi, bo to też na swój sposób będą chcieli jeden i drugi, z jednej strony z zespołem wygrać Mistrzostwo Świata, z drugiej strony ta indywidualna rywalizacja. Lewa strona, tak, Teo Hernandez, Mbappé. Teo Hernandez, Bramka w ostatnim spotkaniu. Mbappé, kapitalna dyspozycja, w wieku 23 lat już może drugi raz sięgnąć po Puchar, tak po Mistrzostwo Świata. Oliver Giru, Griezmann w kapitalnej dyspozycji. To co mówi Radek, no wysokość, tak, centymetry mogą zdecydować i boję się takiego pojedynku w powietrzu: Tamandi Giru albo Mbappé, jak siądzie na rowerek i będzie musiał się ścigać z tymi Argentyńczykami. Naprawdę mogą mieć problemy. To jeszcze pytanie o jednego zawodnika, bo mam wrażenie, że ta żelazna czwórka z przodu jest niezagrożona i nikomu się nie śni, żeby zaczynać inaczej to spotkanie. Natomiast pytanie o Usmana Dębele. Ja już chyba mówiłem tutaj to w tym programie, że jako. Zadeklarowany fan Barcelony, o czym nie wypada się czasami przyznawać, ja wiem, że Dembele to jest bez głowy. Że on 4 na 5 spotkań ma takich, że biega bez głowy, ale raz na te 5 spotkań wyjdzie mu mecz po prostu świetny. Czy jemu wyszedł jakiś mecz na tym mundialu, waszym zdaniem? O, nie, no i dlatego jutro wyjdzie w podstawowe 11. I trener Didier Cham będzie liczył, że właśnie to te spotkanie. Tak, trenerzy przede wszystkim nie lubią zmieniać e, tej te zwycięskiej jedenastki, jak to się często mówi. I rzeczywiście Dembele e, o tyle jest w komfortowej, bym powiedział, e, sytuacji w porównaniu z Barceloną, że tak naprawdę tutaj ma zdecydowanie więcej tych... E, partnerów, gdzie hmm. jest to rozłożone. Czy potrafią grać przez środek boiska, e, e, mam tu na myśli oczywiście Griezmana e, na czele, czy z tą lewą stroną, gdzie jest Mbappé, gdzie tam praktycznie ten, bardziej ten ciężar nie, bardziej ofensywny, więc on od czasu do czasu się pokazuje e, jakoś indywidualną akcją, ale rzeczywiście jest patrząc na niego irytuje. Irytuje kibiców reprezentacji I ja. <laughs> Francji i Barcelony jak najbardziej. No, brakuje mu też e, tych liczb, brakuje mu takich... E, może siły przebicia, nie, ale przede wszystkim tych konkretów. Konkretu, tak. że, że to ostatnie podanie, czy sam z, samemu zakończyć tą akcję poszczególną, więc. Zresztą on może się bardziej radek włączać, bo po prawego obrące ma kundę, tak? Czyli takiego bardziej stopera niż prawego obrącego. On nie idzie do przodu, on w rozegraniu bierze udział, więc dębele no, ma, ma ten a luz. Ma tą tym z mam wrażenie, panowie, nie wiem, czy się zgodzicie, że tak to jest ustawione, że Antoine Griezmann, który gra na dziesiątce, czyli powiedzmy, że w środku, chociaż oczywiście jest wszędzie, częściej schodzi do prawej strony na jakąś taką małą grę z dębela, a tą lewą stronę zostawia tam po prostu masę miejsca dla Mbappé, żeby się rozpędzał ten, ten pociąg. Bo to jest Ta taktyka jest po prostu granie w trójkątach czy w środku, czy na, czy na prawej stronie i szybko przerzucenie piłki na lewą stronę, gdzie żeby doprowadzają miał właśnie jeden, do jeden na jeden właśnie w ofensywie i tam już jest siła, tam już jest ten ogień. więc. Ja Radek, pamiętasz sytuację Francja-Maroko, jak Kylian wypuścił piłkę tak jak kiedyś Real Barcelona jako fan Barcelony powinien wiedzieć jak Barta został obiegnięty tam przy linii przy ławce rezerwowych no i Amrabat goniący Amrabad, go tak, tak. Stał był fall, fajna... który to... nie został zagnięty. Brawo, Totalnie powró Powrót, mm. tak, no ale w kosteczkę wjechał dla Kyliana. Mm. Ale to pokazane. Jeden na jeden przerzuc przerzucamy środek ciężkości z lewej na prawo. No jak masz Kyliana jeden na jeden, to tylko musi się modlić. A mówił tutaj Radek o tym, że Francja to taki konie, taki zespół silny fizycznie. Czy to będzie fizyczny mecz jutro, czy jednak Argentyna będzie szukała finezji i nastawi się na, na granie piłką, nie bojąc się o swojej kostki, mówiąc. Z mojego punktu widzenia to będzie bardzo ostry mecz. Jestem przekonany, patrząc, jak w dobrej dyspozycji w meczu z Chorwacją była Argentyna, byłem pod olbrzymim wrażeniem, bo z jednej strony mówimy tutaj o, o, o Chorwacji, która zagrała słabsze spotkania, ale z drugiej strony musimy Argentyczycy powiedzieć, że Argentyńczycy nie pozwolili, nie pozwolili praktycznie na nic, więc widać, że oni są niesamowicie zdyscyplinowani. A z drugiej strony mamy, mamy Francję, aktualnego Mistrza Świata, który, który ma swój pokój pomysł na każde spotkanie, bym powiedział. Wpuścić przeciwnika troszeczkę na swoją połowę, oddanie inicjatywy e, i wykorzystać swoją, swoją szybkość, swoją, e, bym powiedział, e, też tą fizyczność i, i skuteczność, no bo, no nie ukrywajmy, no, ta skuteczność Francuzów jest wyśmienita, nawet w momentach, kiedy coś nie idzie, no to oni praktycznie są w stanie strzelić gola, także... E, z Polską to mam wrażenie, też dobrze pokazałem. tak, Dokładnie tak, albo potrafią sobie ustawić tak jak z Marokiem od razu na samym początku spotkanie, kontrolować, szybko strzelony gol i mamy mecz pod kontrolą, więc spodziewam się naprawdę bardzo, bardzo intensywnego spotkania. To intensywne spotkanie będzie musiał wybiegać także polski sędzia Szymon Marciniak, oczywiście także jego asystenci Paweł Sokolnicki Tomasz Listkiewicz na liniach bocznych. Łukasz, nobilitacja dla polskiego arbitra. I pierwsza taka sytuacja w historii w ogóle, gdzie po 32 latach mamy ojca i syna sędziących finał. Jak Wielkie to jest wyróżnienie dla polskich sędziów? Znaczy chyba dla, dla nas obywateli, nie tylko dla sędziów to jest wyróżnienie, bo A, jak się przykleił no, bo do sukcesu nie, Ale kolegi. Są, no, bo też czytałem jakiś artykuł, bo jak wrócimy się w czasie, jak ta polska piłka była skorumpowana, ci sędziowie, nawet Szymon Marciniak, jak jest wyzywany na naszych stadionach, tak? A w Europie na świecie zobaczmy, jaką ma renomę. Więc no ja się czułem kapitanie 25 października. Spotkałem się w zagrzebiu na meczu Dynamo Milan. Byłem zaproszony do hotelu. Porozmawialiśmy sobie z całą tą jego ekipą, która jest właśnie w Katarze. No i tak on wiedział, że może to będzie jakiś finał, tak? W tym roku coś może dostanie, no ale nie spodziewa się, że to będzie finał mistrzostw Świata. Ja jestem dumny w ogóle że Polak, no bo już dostałem smsy z Niemiec, z Polski, yy, z Chorwacji, że to ten sędzia, który sędziował dla Dynamo, no cały świat mówi teraz o Polakach, więc chciałbym, no i zobaczy pojedynek Mbappé messi tak, może Messi zakończy swoją karierę na tym wielkim turnieju. A Szymon dał. Czerwoną od Marciniaka, no nie, jak no Zizu byśmy tam, to pamiętali. On tam no. podbiegnie, pokaże swój biceps w postulatu. Nie, nie, myślę, że nie będzie czerwonej, ale on powiedział, tak. Będąc zawodnikiem, marzył, żeby grać w finał Mistrzostwa Świata. Jako sędzia, dla niego, sędziowanie to jest jak zdobycie Mistrzostwa Świata, więc kapitalna sprawa. No. no i Listkiewicz, tak, tata, syn, siedział tutaj, pan Michał, więc też się cieszę. No co mam powiedzieć innego. E, to zapytam jeszcze o szymona Marciniaka, w takim razie, jaka to jest postać, bo y, spełnia się jakieś marzenie. Trochę widzieliśmy przewitek, jak on potrafi prowadzić te spotkania, ale pan, panie radku, zna go też bardzo dobrze z jakichś zjazdów, spotkań w PZPN-ie. E, tak, z jednej strony chciałbym właśnie. Y może na samym początku, dlaczego jest w finale? Bo, z, Proszę bardzo. bo przede wszystkim w tych dwóch meczach, na tych rozgrywkach sędziował i Francji, i Argentynie. I można powiedzieć, że bezproblemowo. Bez, a to się bez... tak z przypadkiem jeszcze tego, przepraszam, że przerwę ułożyło? Czy to no kolega no na to... przykład mógł troszkę planować, że. Myślę, że nie, nie bo nie mogłeś planować, to będzie On po, po prostu to, to co Radek mówi: on kapitanie sędziowo mecz Argentynie, a do zawodnika. Respekt ma taki, że tam nikt nie dyskutuje z nim. I, i to, co, to, co znowu Łukasz też powiedział: te się też robią swoje, podbiega, bardzo Bączy dobry komunikat. Dyskusja. Tak, ba, bardzo, bardzo dobry komunik komunikat. Komunikacja ma przede wszystkim tak. z piłkarzami. To jest bardzo widocznie. Delikatny uśmiech, respekt, jeżeli trzeba, humoru, bardzo, riposta, bardzo dobrze tak. potrafi też wypośrodkować, bo to nie jest tak, że ty za każdym razem gwizniesz i nie dyskutujesz, bo piłkarzy chcą. Są wytłumaczenia i przede wszystkim, jeżeli dotrzesz do piłkarzy, a on to potrafi, to później nie przez przypadek dostajesz, że tak powiem, finał. No bo to, to, co wcześniej powiedziałem. I jednej, drugiej drużynie sędziował, więc bardzo dobrze. Więc jutro będziemy też patrzeć, jak to będzie wyglądać. A wracając do do pytania. Tak, miałem tą przyjemność wspólnie z reprezentacją gościć przez któryś z meczów Ligi Narodów. Szymon Marcinek przyjechał do nas właśnie i pokazywał i mówił o sytuacjach, które, które trzeba na które trzeba uważać i nie pamiętam przed jakim meczem, ale sędziował, miał nam sędziować sędzia z Rosji i, i mówił do piłkarzy, żeby po prostu uważali na tego sędziego ze względu na to, że jak któryś pod Biegnie od razu jest żółta kartka. Także mówi: nie podbiegajcie, uważajcie, nie lubi dyskusji, uważajcie, bo zwraca uwagę, nie pozwala do, do gry, tej gry agresywnej, jest. Po prostu bardzo czuły pod względem właśnie e, symulowania i tak dalej. Więc, e, no duża klasa Szymona, on już jest bardzo doświadczonym e, e, sędzią 31 lat. No to już jest. To już jest doświadczone sędzia, jak, jakby nie było, więc jutro będziemy na pewno trzymać kciuki. Łukaszu, powiedz jeszcze tylko, czy myślisz, że to było zaskoczenie dla Szymona Marciniaka? Bo Dwa mecze miał dobre, Francja-Dania, Argentyna-Australia. Czy myślisz, że potem, tak po tej Argentynie-Australii w jednej ustrze, powiedział sobie, no tak, wykonałem swoją robotę, trzeci mecz dostanę na pewno jakiś przyzwoity, chyba nawet finał? Ja też widziałem, że też jak sędzia jest z danego kraju na turnieju, to też zależy, jakie drużyny tak awansują tak, do tak, finału, tak, do tak, półfinału, bo jeden nie może sędziować takiego spotkania drugiego, więc też musiał mieć nasz e, Szymon Marciniak trochę szczęścia, A to, co Radek mówi, no on ma taki Aspektu zawodniku, no wyobraźmy sobie mecz Francja-Maroko i Szymon Marciniak, no, a nie ten przybieranie. który... Byłby dla Maroka. No tak, ale przybieranie, bo tam powinno być 10 żółtych kartek, tam było po prostu walenie po nogach, sędzia nie, nie panował nad tymi wydarzeniami. Argentyna-Holandia, Hiszpan. Zawodnicy kopią piłkę w ławki rezerwowych, uderzają się do trenera, selekcjonera Holendrów. No, z Szymonem Marciniakiem to jest krótka piłka, no. Albo się go słuchasz, on podbiegnie, tak jak Radek mówi, gestykulacja: masz jeszcze jedną szansę. Albo po prostu jesz kartkę i opuszczasz boisko. Więc, no nie no, jak go kojarzę z wojsk ekstraklasy, kapitalna komunikacja, żartuje, giki powiedz, do każdego zawodnika po imieniu, po pseudonimie, on tych zawodników zna, jest w tym świecie, więc nie no. Kapitalna sprawa, i odpalamy jutro. I na pewno ten nasz człowiek będzie więcej czasu w polu karnym niż w naszej zawodnicy. Mówię pole karne Argentyńczyków. Dobrze, panowie, to jeszcze takie to zrobimy takiego takie shorta. To jest teraz modne w social mediach i na YouTubie. Więc szybkie pytanie. W kontekście tego, że Szymon Marcinek sobie nie pozwala, ale z drugiej strony też kartek za szybko nie wyjmuje, pokażę jutro czerwoną kartkę? Nie. Nie no, taki, w ogóle takiego pytania nie powinien zadawać. No, ja myślę, że na, i też będzie... Ale to jest nie, też pytanie o temperaturę meczu. No nie, mniej niż... Będzie cztery, gorąco, będzie, będzie miał gorąco? dużo pracy. Tak, miał ale dużo mniej pracy. niż cztery żółte kartki bez czerwonej. Taki, taki postawisz zakład. Zakład, no. Mniej niż cztery Ale pół tak. tak. Ciężko nie, Bo z jednej strony mówimy o tym meczu, które będzie to, co wcześniej powiedziałem, na dużej intensywności, duża agresywność na pewno będzie, bo stawka będzie też duża. Natomiast czerwonej kartki się nie spodziewam. Myślę, że na dzień dobry, dwie. maksimum... Otamenti, możemy postawić tak, o Tamendi. Tak, tak, że, takim... że wiadomo, że. Każda kolejna kartka już nie wyeliminuje go z kolejnych spotkań. Mamy Film ostatnie spotkanie, więc można zróbko. też zaryzykować, więc sędziowie lubią na samym początku utemperować troszeczkę piłkarzy, danego piłkarza przy pierwszym agresywnym wejściu, żeby pokazać. Uważajcie. Że tutaj nie ma przelewek. Każdy najdrobniejszy, może mocniejszy faul jest żółta kartka, więc to też działa. Myślę, że tak to będzie e, też robione. Tylko, że Radek grałeś w piłkę i wie, że przed tym spotkaniem sędzia zawsze wchodzi do jednej, do drugiej szatni i on tam powie po prostu, jak chce, żeby to spotkanie wyglądało, żeby zawodnicy nie przesadzali, że to jest finał. Ale to, co Radek mówi, myślę, że Argentyńczycy pierwszy zobaczą żółtą kartkę, bo koni będą prowadzili grę i przyjrzeli nas na tym turnieju. Po stracie piłki. Automatycznie jest doskok. Oni mm. nie mogą pozwolić, żeby Francja ich zaskoczyła mm. skrzydłowymi, którzy dysponują szybkością, więc to będzie od razu doskok. I taki Rodrigo de Paul, McAllister albo Paradeus. Otamendi leciutko z, zrobią stempelek na dole. Tak, to, to jest ich gra, oni z tego żyją, oni żyją z tej agresywności, z tej reakcji po stracie piłki, więc tego się im nie, za, nie zabroni. Z drugiej strony yy, wszystko będzie zależeć, jak to spotkanie, czy ono będzie ostre, czy nie, od Szymona na pewno. No, proszę, będziemy trzymać kciuki, będziemy na to zwracać uwagę. Zobaczmy jeszcze dokładnie na co będziemy patrzeć dzisiaj i jutro, bo zmieniamy godziny tych spotkań. Na początek, oczywiście, dzisiaj mecz o miejsce trzecie to Chorwacja kontra Maroko. I o 16 rozpoczynamy te rywalizację. Oczywiście 90 minut, chyba że będzie dogrywka, albo jeszcze można nawet karty, karne, co w przypadku Chorwacji nie byłoby takim wielkim zaskoczeniem. Przechodzimy dalej. Jutro o tej samej porze, czyli o godzinie 16, finał. Tam z kolei. Argentyna kontra Francja. Rozmawialiśmy o tym, że Szymon Marciniak to spotkanie poprowadzi, także jest polski akcent i będziemy na niego zwracać uwagę. Tak się prezentują te drużyny w osobach trzech gwiazd, które tutaj wybraliśmy, żeby promować i Argentynę i Francję. Oczywiście dla nas najważniejszy będzie też pojedynek Messi kontra Mbappé. Jutro sobie te rywalizacje zapowiemy, bo tak jak mówił Łukasz Gikiewicz, to jest nie tylko rywalizacja o MVP, ale to jest także rywalizacja o miano Króla Strzelców tego turnieju. Przecież też bardzo prestiżowa nagroda. Bardzo panowie wam dziękuję dzisiaj za analizy i przewidywanie co do tych dwóch spotkań. Radosław Gilewicz Łukasz Niemiec. Dziękujemy, Dziękujemy. Marcin muszę ukłaniać się. Nisko widzimy się jutro o 10:30. Podsumowujemy mecz o miejsce trzecie. Gratulujemy tym, którzy brązowe medale zdobyli, no ale jeszcze będziemy zapowiadać ten najważniejszy mecz tych mistrzostw do zobaczenia jutro o 10:30.